Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To jest odsłuch na antenie Radia Campus, jak zawsze we wtorki po 9.30 i w piątki po 16.30 odsłuchujemy, pytamy, rozmawiamy. Program powstaje we współpracy z Listify, a sponsorem audycji jest Empik Music. Odsłuch w Radiu Campus. Perkot z nami, dzień dobry, cześć. Cześć. Będziemy krążyć wokół formacji techno, ale nie tylko. Zaraz o reszcie będziemy opowiadać, to znaczy ja będę pytała, bo tak tutaj jest. Zacznijmy od takich początków, bo słuchacze kampusa techno powinni kojarzyć. Raczej tak. Dosyć często nas posłyszeliście kiedyś. Pamiętam, że to było tak, że ja też byłam zaskoczona, że macie takie brzmienie, a jesteście wciąż dwuosobowym składem. I tutaj na początku jeszcze zrobię wstęp, bo Perkos z nami, a druga część, czyli Tokara, który jest wokalem i jednocześnie perkusją, przepraszam, że tak spłycam i odbieram osobowość, to znaczy uprzedmiotawiam. Ale no, tak tytułem wstępu. Dwuosobowy skład, który gra mocniej. No tak, tak. Mieliśmy na początku zaczęliśmy od normalnego zestawu, ale jakoś ludzie się wykruszali powoli i właściwie na końcu zostało dwóch desperatów, którzy ciągną ten wózek dalej. Świetnie się rozumiemy, właściwie nikogo nie potrzebujemy. Może przydałby się ktoś, no ale nikogo nie znaleźliśmy i trochę odpuściliśmy już szukanie basisty, ponieważ jakoś nie mogliśmy się zdecydować na nikogo, a te rzeczy, jak mówiłem wcześniej, potrafimy sami zrobić, więc robimy wszystko sami. Zresztą w ogóle my jesteśmy takie Zosie Samosie, czyli od początku robimy praktycznie wszystko sami, nawet klipy i tak dalej. To wszystko wygląda tak. Staram się, żeby to było bardzo profesjonalne. Czasami to wychodzi różnie, ale generalnie to wydaje mi się, że trzyma poziom. Trzyma poziom. Pamiętam też pierwsze wasze nagrania i ja byłam właśnie zdziwiona, że po pierwsze dwie osoby, a po drugie robią wszystko. No tak, to w sumie nie jest trudna sprawa tak naprawdę. Polecam wszystkim słuchaczom. Mogą zacząć w każdym momencie. Tylko trzeba się uprzeć. O. Zaplanować pewnie też, tak mi się wydaje. Tak, no mi jest trochę łatwiej niż Tokara, bo Tokara normalnie pracuje. Wprawdzie teraz mają dyżury, no bo przez tą całą sytuację nie chodził do biura, ale naprawdę godzi te dwie rzeczy. Wszystko super. Właściwie moglibyśmy obdzielić swoim materiałem i różnymi pomysłami kilka zespołów, mi się wydaje. Że tak jakoś dosyć fajnie to idzie. Bardzo mi się to podoba. Pod koniec ubiegłego roku wypuściliście album Rock and Rollas, tak się owa płyta nazywała. Czy z perspektywy czasu przyszły jakieś refleksje typu, jak słuchacie teraz, to są wspomnienia covidowe, czy nie? My zaczęliśmy już wcześniej o tym myśleć i postanowiliśmy, ponieważ dużo elektroniki było w naszych wcześniejszych rzeczach, staraliśmy się godzić takie żywe granie z elektroniką. A stwierdziliśmy, że kurczę, no wszyscy tak teraz robią, my też tak robimy, jakoś też może nie było jakoś, już się nasyciliśmy tą ideą i stwierdziliśmy, a zrobimy zupełnie coś przeciwnego. No i zrobiliśmy płytę, na której nie ma ani jednego sampla, wszystko jest zagrane i właściwie nazwa techno jest bardzo prowokująca w tym przypadku, bo właściwie jest może nie czysty rock and roll, bo gdzieś tam z tyłu głowy mamy ten pomysł na to, żeby to zbliżyć troszkę do elektronicznej muzyki, może nawet trochę tanecznej, ale no stwierdziliśmy, że to jest po prostu fajny pomysł, że to widzimy w tym jakąś energię, że to jest i to fajnie wychodziło, jakieś to wszystko się zazębiało, więc skończyliśmy pod koniec zeszłego roku tę płytę i wydaliśmy ją własnym sumptem. Właściwie nie wydaliśmy jej na nośniku fizycznym, bo to w ogóle nie miało sensu. Cała ta sytuacja też była tak utrudniona, promocja w ogóle, jakikolwiek sposób, chodzenie do radii, do rozgłośni radiowych, czy w ogóle jakiś kontakt z publicznością był utrudniony, wiadomo, więc trochę ta płyta przepadła, ale też już nie chcieliśmy się cofać i czekać, bo to właściwie nie było na co, więc okej, nagraliśmy fajną płytę, jesteśmy z niej zadowoleni, ale zostawiamy tak jak było.
Zaczynamy nowy rozdział, o którym pewnie zaraz powiemy. Mhm. Ja dodam tylko, że płyta jest dostępna w szeroko pojętym internecie, bo tak, na tak, wszędzie YouTubie... jest. Tak, i właściwie, no i jest za darmo. No właśnie, do tego robiliście serię bardzo fajnych rozmów, pogadanek o numerach. Na waszym Facebooku to wszystko wisi. Piękny numer pod koniec roku, gdzie jesteście w takich uroczych swetrach na przykład. Tak, dostałem na... Dostaliśmy na gwiazdkę takie sweterki. To jest taka tradycja anglosaska, że się ubiera w takie idiotyczne sweterki. Chociaż akurat te to były nawet ładne, więc okej, okay, no. No. Wymyślaliśmy różne, no też właśnie ponieważ utrudniona była promocja i dotarcie do różnych ludzi, to stwierdziliśmy, że będziemy to sami robić. I w sumie do pewnego momentu była to fajna zabawa, ale już tego było tak dużo, że stwierdziliśmy, no dobra, to teraz zrobimy coś innego, bo musimy odreagować po prostu całą tą historię. Ale tam powstało kilka tych filmów, niektóre uważam, że śmieszne. Tam są jeszcze jakieś nawiązania do jakichś ikon kulturowych, jak Office. Świetny serial. A wiesz, jakoś się na niego nie załapałem. Och, ja chyba drugi raz śmignąłem, jak nie trzeci. Tak? To ja muszę to w końcu wejść, bo jakoś... Wszyscy o tym mówią, że to jest jeden z najśmieszniejszych seriali, jakiekolwiek były, a ja jakoś... On mnie ominął. No, myślę, że warto nadrobić. Tam, wiesz, można się utożsamić z jednym, drugim bohaterem. Szefem jest Michael Scott, który jest ikoną, myślę, że wzorem wszystkich szefów powinien być. Aha. Chociaż nie wiem, czy tego życzę. Ale taki dobry, czy taki zły? No i to bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. To jest postać skomplikowana, ale przywiązujesz się w pewnym momencie. Aha. To jest syndrom sztokholmski, to się nazywa. Bardzo możliwe. Wróćmy do techno, bo w tym momencie zagramy coś z płyty, o której rozmawialiśmy. Rock and Rollas, tak się nazywa ów album. Co gramy? Twój czas mógłby moim być. Techno, Perkos cały czas z nami. Za chwilę powracamy. Thank you.
Odsłuch w Radio Campus. Berkos cały czas z nami. Wokół techno krążyliśmy nausznie, bo i muzycznie przed chwilą, i twoimi słowami przed kilkoma minutami. No i co teraz aktualnie wokół techno się dzieje? Bo mówiłeś, że najpierw techno projekt elektroniczno-żywy, rockowy, potem mniej elektroniki, zero sampli. I co teraz? Co przed wami? Zawsze gdzieś w międzyczasie, między tymi dwoma płytami, nagraliśmy dużo piosenek, które chcieliśmy jak gdyby promować singlowo i one gdzieś tam były, niektóre poszły, niektóre przepadły, jak to bywa w życiu. Ale też w międzyczasie też mieliśmy taki pomysł na muzykę, która będzie się ocierała o ten nasz sposób grania, ale też... że będzie bardziej taneczna. I chcieliśmy zrobić taką muzykę, przy której można się dobrze bawić, czegoś posłuchać, oprócz bawienia się, bo no, te dwie rzeczy się nie wykluczają, ale jednak jest kierunek, słychać ten kierunek. Coś się często powtarza, no to wiadomo, jak się często coś powtarza, no to lepiej się przy tym tańczy, niż po raz kolejny słucha tego samego. Ale próbowaliśmy to właśnie jak gdyby nawiązać do tej całej idei i zrobiliśmy taki poboczny projekt, który się nazywa Talk to Pair. Zaraz powiem, co to znaczy. który promowało kilka singli i trzy utwory, a nawet więcej nagraliśmy z Suzią Kłosińską, która jest czasami udziela się solo, ale grała z kilkoma tutaj na gitarze, bo gra na gitarze też i śpiewa z różnymi ludźmi znanymi. Ja teraz nie, Kasia Linz coś tam występowała, czy ten projekt Ina West. Mhm. Tak? No to ona się tam gdzieś przewijała. No i zaprosiliśmy ją do współpracy, nagraliśmy trzy albo numery, które, znaczy nagraliśmy więcej tych kawałków, ale trzy ujrzały światło dzienne, bo to znowu jakoś się, nie wiem dlaczego to rozeszło. My mamy jakieś takie wzloty. Nie powiem, że to jest słomiany zapał, ale tak kombinujemy. No, właściwie nie jesteśmy do niczego zobowiązani, więc możemy w każdej chwili przerwać i wznowić. Jest to wolność, całkiem wygodna pozycja. Wygodna, tak, ale w pewnym sensie już zaczyna być męcząca. Za wolna, męcząca. No i powstały trzy utwory z nią, które opublikowaliśmy, plus jeden z gościnnym udziałem takiego kolegi z Danii. I to wrzuciliśmy. Ten projekt się nazywa Talk to Pair. Talk to wiadomo i Pair to wiadomo, no bo, ale tu co to jest? Mieliśmy całą historię, bo chodziło o to, żeby nazwa wyświetlała się jako pierwsza, więc trzeba było wymyślić coś, co nikt nie ma. Więc wymyśliliśmy ten skrót, bo nawet był Talk i Pair coś tam, ale Talk to Pair nie było, czy przez dwójkę pisano. A Talk to Pair to było, wymyśliliśmy historię, jak ktoś się będzie pytał, skąd ta nazwa? A ta kara mówi, no bo wyjechaliśmy przez Ukrainę i zatrzymała nas policja i chcieli łapówkę. A ja powiedziałem Talk to Pair. Ale jesteście przygotowani na pytania właśnie, skąd nazwa zespołu projektu? No tak, nie, no bo tak właśnie, to takie głupie, nic do niczego nie nawiązuje właściwie, nikt niczego nie wie, dlaczego właściwie taka nazwa. No to wymyśliliśmy historię, że właśnie, żeby się zwracać do Paira w sprawie łapówki. Jakie plany Talk to Pair ma w najbliższym czasie? Co się będzie działo? Jesteśmy w trakcie prób. Będziemy się wspierali oczywiście tymi starymi rzeczami, które już wcześniej zrobiliśmy. To będzie live act prawdopodobnie, jeżeli nam się oczywiście to uda, chociaż widzę, jak to idzie, że to jest, idzie w dobrym kierunku. Live act taki właśnie do zabawy. Robimy remiksy różnych fajnych wykonawców. Wprawdzie nie możemy tego, przynajmniej na razie, ani nigdzie pokazać publicznie, ani wydać, ponieważ są prawa autorskie, ponieważ robimy remiksy Lenego Krawica, Roda Stewarta, Talking Head, Darkness. Naprawdę rozrzut jest duży. Chodzi o to też, żeby ten remiks w ogóle nie przypominały oryginałów.
Znaczy, oczywiście jest linia wokalu, ale też czasami przetworzona tak drastycznie nawet momentami, żeby to wychodziło, żeby to miało zupełnie inną wartość. No i będziemy grać te remiksy razem z remiksami tymi naszymi w zestawie bębny, gitara plus te wszystkie dodatki. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapowiada się bardzo interesująco, bo naprawdę uważam, że te remiksy są bardzo, bardzo fajne. Oprócz nazwy Techno, która padała wcześniej, Talk to Per warto zapamiętać. W internetach jesteście, żeby tak, szukać. Tak, oczywiście. Talk to Per pisane przez K i 2 Per, żeby nie było wątpliwości. Talk to Per. Kto szuka, ten znajdzie. Perkos był z nami. Na koniec co gramy? Tokio. I to jest Talk to Per. Tak, to jest Talk to Per, Tokio. Bardzo fajne są w ogóle wszystkie te numery. Goodies, jest świetny tekst. Big Bad Boy też jest niezły. Naprawdę są takie, to są zaczepne te utwory, po prostu trochę prowokująco robiliśmy niektóre rzeczy specjalnie, żeby nie tyle zwrócić uwagę na siebie, ale ja uważam, że jednak teraz czasy są takie, że moim zdaniem trzeba zaczepiać ludzi chyba już, żeby w ogóle wzbudzić jakąś emocję, reakcję i tak dalej. Zaintrygować, tak. To w ogóle to jest kwintesencja rock'n'rolla właściwie, tak. Prowokacja. Sprawdzamy, jak nas Tokio, Talk to Per, zaczepi. Perkos, dziękuję pięknie jeszcze raz. Dziękuję.
Odsłuch w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Listify, a sponsorem audycji jest Empik Music.